Hej, hej, siemanko, z tej strony Handy. Zapraszam was na nową serię kontraktów z Handym. Dziś sobie robimy kontrakty. Ta seria będzie pewnie raz w tygodniu, co tydzień o godzinie 20 wlatywać na YouTube, także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Tych, którzy lubią kontrakty, Jericho mi napisał, podrzucił taki pomysł, z którym się zgadzam w sumie, że możemy zacząć od tych najbardziej szarych kontraktów, dochodząc do jakichś czerwonych skinów. Taki jest plan, także słuchajcie, jeżeli wam się podoba ten pomysł, to zostawiacie łapkę w górę i oczywiście pewnie coś tam dla was z tych skinów później wrzucę pod koniec tej serii, żebyście też coś oczywiście z tego mieli, moi drodzy. No i oczywiście też nie zapomnijcie, żeby subskrybować kanał, pamiętajcie o daily openingach i pozostałych filmikach na YouTubach. A teraz zaczynamy może jeszcze tak trochę inaczej od tego, co ostatnimi czasy udało mi się dorwać, a słuchajcie, zakupy były grube. Z własnych nieprzymuszonych, nie-youtubowych pieniędzy nabyłem drogą kupna z małym wsparciem, ale o tym pewnie kiedyś wam opowiem. Kilka fajnych rzeczy. Najważniejszą rzeczą to jest ten Flip Knife Doppler Minimal Wear. Słuchajcie, Flip Knife Doppler Minimal Wear. Może będzie na baitowanie coś, albo w ogóle na jakieś obstawianie, albo coś takiego, a może już będzie na 10 tysięcy subów do rozdania wam na YouTubach, zobaczymy, słuchajcie moi drodzy, to się jeszcze okaże, na pewno jakaś kostka będzie, to na bank, także jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to wiecie co zrobić w tym momencie. Słuchajcie, dodatkowo do tego mamy Hyper Beastie, też chyba Minimal Wear bodajże, jak się nie mylę. Tak, Minimal Wear to jest Factory New, przepraszam bardzo, to jest Factory New, słuchajcie moi drodzy, ten Flip Knife Doppler, ojejku, ale wpadka, nie? Warzywo jak zwykle, tak jest, to jest Minimal Wear i jeszcze King Confirmed USP, który mi się bardzo zawsze podobał i słuchajcie, akurat dostałem, także będę sobie używać Point Diseli, to jest chyba Minimal Wear bodajże, tak? Tak jest, dokładnie tak moi drodzy, jeszcze mam jakieś skinki dla was ewentualnie na konkursy, ta wubka, już ostatni raz wspominałem, że będzie na 2000 subów, pewnie na 12-godzinnego live'a, a szczegóły wam podam oczywiście na live'ach, także obserwujcie, pamiętajcie i zabieramy się do roboty, do tego co najważniejsze, czyli do tych kontraktów moi drodzy, postanowiłem zrobić z tych najbardziej szarych, tak jak żeście mówili, żeby sobie zrobić z tych szarych kontrakty. Także sobie to podajemy, zapodajemy po kolei jak leci, bo tego wszystkiego trzeba się tak naprawdę pozbyć, tak myślę, poza może tym Moon in Libra. To mi się strasznie podoba. Tu nie ma nad czym się zastanawiać. O Jezus, tak mi to krzywo wyszło. Mach 10 Silver. Mach 10 Silver. To jest Factory New, proszę bardzo. Także to jest spoko opcja z tych szarych. Gdzie tu są jeszcze jakieś szare? Tu są. Także to z tym to, słuchajcie, nie ma problemu, lecimy na szybkości. Tu raczej nie ma nic ciekawego, nic wartego. Słuchajcie, jak macie jakieś takie low trade'y, pomysł na nie, to bardzo bym was prosił... bardzo bym was prosił o to, żebyście mi zapodali... Kurde, nie wiem, rysować buziek, nie wiem dlaczego. Tu jeszcze jedno oko by się przydało, ale to takie dziwne. Famas Cyanos Pater. Byście mi zapodali jakieś takie low kontrakty, z których może coś ciekawego wypaść, takie wiecie, do 5-10 euro za te wszystkie skiny. To ja bym bardzo was o coś takiego poprosił. Gdzie to jest? Pierwsza strona. Field Tested. To może byłby to jakiś dobry pomysł, co? Oczywiście pierwszy odcinek to te najgorsze skiny, ale będziemy się pnieli w górę, to zapewne. Jeszcze sobie zrobimy jeszcze jednego tradzika. Bo to raczej powinno starczyć z tych skinów. Gorzej już będzie z tymi niebieskimi, trzeba będzie co podokupywać tam, nie? Dobra. Na szybkości. Proszę mi to podsumować. Valikamo! O Boże. Okej, okay, ale jest ten skin, nawet nie będę chyba sprawdzać jego jakości za bardzo. Nie chcemy inspekta, chcemy trade-upa. No i dobra. Jeszcze lecimy. Tych szarych to słuchajcie, to głównie z jakiegoś CSGO pota, nie? Powypadało i teraz się tego trzeba trochę pozbyć. UMP Gunsmoke. Boże, ja naprawdę nie wiem, że niektóre skiny takie istnieją, nie? No, ja wiem, że szału z tymi skinami nie ma, ale mimo wszystko, kurczę, są. Czekajcie, bo to kurde, o właśnie. Field Tested i Field Tested. No to tam musiały być wysrane za przeproszeniem jakości. Teraz sobie zrobimy kontakt jeszcze z niebieskich skinów, co? Mam sołdochów trochę, które trzeba byłoby upłynnić. Mam maga. Mam jakiegoś odbreaka. Co jeszcze mógłbym oddać w sumie?
Jeszcze jakiś jeden skin. Jambia. Il tested well-worn. To może well-worna. Co my tu mamy? Minimalware. Minimalware. To chyba wszystkie są minimalware'y. Dokładnie. Tu też minimalware. Tu jest też minimalware. I mamy well-worn. Więc liczmy na to, że wypadnie minimalware, a nie z tym najmniejszym prawdopodobieństwem najgorszy z możliwych skinów. Bo to byłoby słabe. Także... to miało być... dobra. To się podpisuje swoimi inicjałami. Może nawet uda mi się... kurde, nie uda mi się zrobić tej twarzyczki. No bez kitu. Może za którymś razem mi się uda. Tech 9 Avalan. I to chyba będzie dobra jakość. Jednak field tested. Jednak słaba. Więc królem odcinka jest Tech 9, słuchajcie. Ale to już jest fioletowy skin, więc z nich pewnie poskładamy sobie jakiś różowy. No właśnie, także słuchajcie, czekam na wasze informacje, opinie o tym, co by można, jaki kontrakt ich zrobić. Kurde, może byśmy zrobili jeszcze co? Quality. A zróbmy jeszcze jakiegoś. Właśnie. Bo tych, słuchajcie, tego jest cała masa. Żeby były na pozostałe odcinki, no nie? Ale to trzeba się tego trochę popozbywać. Bizon, Night Ops. Na pewno, że te skiny... takie trochę dziwne, że one tak... słabo były ten, bo niektóre fajne. Nawet bym powiedział. To jeszcze z tych zrobimy, żeby nam niebieski jakiś wypadł. Gail Tuxedo. O rany, biało-czarny. I to jakaś jakość chyba... a nie, minimal wear nawet. Ale nie wygląda na minimal wear. Wygląda na jakąś trochę gorszą, co? Ale jest, moi drodzy, także sponio, kolejne trajdziki w kolejnym odcinku. Ja idę sobie pograć, moi drodzy, koską, może kogoś zanożować czy coś, bo kurczę, wróciłem dopiero co z delegacji i przed chwilą nagrałem daily i w zasadzie muszę za chwilę się zbierać. Ale jutro pewnie będzie live, jeżeli to oglądacie w sobotę, jeżeli oglądacie to w inny dzień tygodnia, to bądźcie czujni, bo pewnie coś się będzie działo. Trzymajcie się miłego weekendu. Do zobaczenia, papatki. Hej. Dobra, robimy deala. Ja strzelam w głowę, ty strzelasz w suba. Czekam na suba. No właśnie.